Co on myśli, co ona myśli, co wasza osoba ukochana myśli. Niezależnie od płci, czy wasza osoba ukochana jest mężczyzną czy kobietą, to zobaczymy, co ta osoba o was myśli. Czyli dopasujcie sobie sami do płci. Nie jest to ani wróżba tylko dla kobiet, ani dla mężczyzn. Jest to dla wszystkich, którzy tutaj zaglądają. Kochani, witam was serdecznie na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Tutaj znajdziecie wróżby miłosne, ale również horoskopy, rytuały, przepowiednie na tydzień, które zacznę już w tą niedzielę też. I live-fiki, czyli wróżby live, pytania live do kart. I oczywiście wróżby indywidualne, na które możecie się do mnie zgłaszać przez e-mail. Ponieważ te filmiki to są wróżby kolektywne, czyli grupowe dla wszystkich. Musicie dopasowywać swoje historie do tych rozkładów i brać tylko to z tych rozkładów, co z wami, z waszą historią osobistą, miłosną lub rodzinną rezonuje, tak? Ponieważ jesteście tutaj bardzo licznie, 5,5 tysiąca subskrybentów plus różni inni jeszcze słuchacze i wszyscy macie inne historie. Kochani, oczywiście zapraszam was do nowych subskrypcji. Zasubskrybujcie mój kanał koniecznie z dzwoneczkiem u góry, a wtedy dostaniecie właśnie powiadomienia przez YouTube o moich codziennych premierkach z wróżbami. Zapraszam was do lajkowania. Jest to bardzo ważne dla mojego kanału, by się rozwijał, by istniał, by był jak najdłużej. I oczywiście komentujcie, komentujcie, piszcie, wysyłajcie smajliki, wysyłajcie jedno słowo, jedno zdanie, waszą historię. Piszcie do mnie, kochani, ponieważ uwielbiam wasze komentarze. Dobrze, zapraszam oczywiście na wróżby indywidualne, już wspomniałam. Mój adres e-mailowy znajdziecie na moim kanale pod filmikami w komentarzach. W filmiku również wyświetlam mój adres. Napiszcie mi, jakiej wróżby potrzebujecie. Ja wam wyślę różne opcje, zresztą jakie mam i warunki. Wtedy możemy umówić się prywatnie na czytanie z kart. Teraz, kochani, zaczynamy. Mamy dzisiaj do wyboru dwie grupy. Pierwsza grupa, aniołek biały. I to są karty Lenormanda, czyli talia Lenormanda, taka, którą już znacie, włoskiego artysty. Oraz druga grupa z kamieniem z napisem Love, czyli miłość. I druga grupa to karty Tarota, taka talia niemiecka. Więc, kochani, wybierzcie sobie grupę, pierwszą lub drugą, lub talię, którą lubicie. Ale zapraszam również do oglądnięcia całego filmiku, ponieważ przypominam, że są to dwie zupełnie różne talie kart i mogą zawsze być podobne grupy i coś może się tutaj dopowiedzieć jeszcze, tak? Doprecyzować inną talią. Kochani, dobrze, zaczynamy. Dla wszystkich, którzy wybrali aniołka, zaczynamy. Co on teraz obecnie, on, ona, osoba ukochana, o was myśli. Szczury, kosa, bociany, lupa i ptaki. Więc ptaki mówią już tutaj w temacie, że jest z jego strony potrzeba rozmowy z tobą. Potrzeba porozmawiania, być może wyjaśnienia jakichś spraw. On chciałby tutaj porozmawiać, być może była kłótnia, ponieważ ta rozmowa może przebiec troszeczkę niespokojnie. Może być frustrująca atmosfera, niespokojna, nerwowa. Ale z jego strony jest na pewno potrzeba rozmowy.
Tutaj mamy straty jakieś w waszej relacji, straty, lęki, frustracje. Być może zablokowaliście go, zablokowaliście waszą osobę ukochaną, być może zerwaliście spotkania, kontakt, związek, urwaliście, przerwaliście, zerwaliście raptownie, szybko. Co jego oczywiście być może zabolało, zraniło, tak? Ale on tutaj myśli już o tym, że te problemy czarne chmury przejdą i że nastąpi tutaj słońce, że nastąpią słoneczne jeszcze dla was dni, że jeszcze nastąpią jakieś pozytywne chwile, że te problemy się rozejdą, przejdą, miną i że jeszcze będzie dobrze, że się wszystko wyjaśni. Bociany mówią o pozytywnym rozwiązaniu spraw. On tutaj myśli, podgląda was gdzieś, być może na jakichś portalach internetowych, podgląda, patrzy, myśli, analizuje, obserwuje, myśli, kiedy ma napisać, kiedy ma zaprosić was, czy spróbować z wami porozmawiać. Także obserwuje was gdzieś, patrzy, przygląda się, myśli, analizuje o tej sytuacji, która stała się między wami, jakaś, nie wiem, jakiś kryzys, jakaś blokada, jakieś zerwanie, zakończenie raptowne, szybkie, nieoczekiwane. Tutaj być może go nawet zablokowałaś na tych społecznościowych komunikatorach, że on nie może ciebie w ogóle tutaj skontaktować. Ale myślę, że dojdzie tutaj do rozmowy, której on chce. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej. I zapraszam, kochani, grupę drugą. Grupa druga to karty Tarota i ten oto kamień. Co on myśli? Szuka rozwiązań na jakieś tutaj problemy. Szuka nowej drogi, nowych rozwiązań, nowych jakichś tutaj pomysłów, by rozwiązać jakieś problemy. Jest teraz w samotności, czy w zadumaniu, czy wieczorową porą w nocy. Myśli o was, myśli sam w spokoju, jakby w takim, taki zdystansowany, ponieważ nie widzicie się, myśli o tym, jakby tutaj to, ten problem, który jest między wami, rozwiązać. Chce rozwiązać to i chce tutaj jako rycerz monet zawalczyć jeszcze o stabilność tej relacji. Zawalczyć, ponieważ myśli o was, że jesteście tu królową monet, że jesteście warte tego i że jesteście kobietą wspaniałą, zaradną, piękną, żyjącą w zgodzie ze sobą i z naturą, z otoczeniem i wie o tym, że wy jesteście osobą wartościową i że wy jesteście właśnie tutaj osobą do związku długotrwałego, stabilnego i on chce tutaj o wasze względy, czy o zgodę, o pojednanie, o harmonię zawalczyć. I tutaj chcę wyjaśnić jakieś wszelkie problemy. Jest tutaj gwiazda, która mówi, że jest to przedsięwzięcie jego pod szczęśliwą gwiazdą, czyli jesteście tu pod ochroną wszechświata, czy opatrzności Bożej, to jest karta ochronna. Nie wiem, czy opatrzność Boża, czy anioł stróż, czy wszechświat nad wami czuwa i pomoże wam rozwiązać tutaj te problemy, pomoże wam się pojednać, czy po prostu wyklarować te wszystkie problemy, które zaistniały między wami. Tutaj królowa buław, to jest jakby druga kobieta. Druga kobieta, która być może stoi tutaj rzeczywiście na... znaczy jest przeszkodą tutaj w tym wszystkim, ponieważ tutaj on jeszcze, jak sobie odkryłam następną kartę, widzicie, to on żongluje sobie pomiędzy dwoma alternatywami,
nie wie co wybrać, bawi się tym, tak jakby tutaj rzeczywiście były dwie kobiety i on nie umie podjąć absolutnie żadnej decyzji, jest niezdecydowany i traktuje to wszystko lekko, beztrosko, bez powagi, bez jakichś konsekwencji tutaj, ani planów na przyszłość, tylko się bawi. Moim zdaniem tutaj jest jakaś inna kobieta, która jest tutaj powodem waszych problemów, które teraz się u was pojawiły, które musicie wyjaśnić, które musicie przegadać, dlatego on szuka tutaj drogi, rozwiązania, namyśla się, co ma zrobić i chce być teraz sam, to znaczy jest w izolacji, w separacji, by jeszcze raz sobie tutaj wszystko przemyśleć i żeby znaleźć jakby odpowiedź sam dla siebie, co ma zrobić, tak? Co ma zrobić? Dobrze, także takie myśli tutaj waszej osoby. Dziękuję serdecznie, kochani. Życzę wam oczywiście rozwiązania problemów, ponieważ w dwóch tych grupach pokazały się problemy do rozwiązania. Także życzę wam, by wasze problemy się rozwiązały. Do usłyszenia już wkrótce.